Witam Was tutaj, cześć, cześć, zobacz. I zapraszam Was na kolejny materiał. No i teraz skrót informacji na temat tego, co tu się zmieniło w komunikacji miejskiej, a jest tego dosyć dużo. A mianowicie, już niedługo, bo 29 czerwca, zostanie wyłączona pętla tramwajowa na Alei Krakowskiej, co jest dużym utrudnieniem dla osób, które dojeżdżały na przykład w kierunku Nadarzyna i te rejony. No i o co tutaj chodzi? Chodzi o to, iż pętla Parku Jedź Aleja Krakowska tramwajowa jest zamknięta, ponieważ inne skrzyżowanie będzie w przebudowie na trasie. No i teraz co tu się zmieni? No, dosyć dużo się zmieni, bo po pierwsze linia 7 i 25 teraz będą kończyć trasę na Placu Narutowicza. 1 i 9 również w skróconych kursach. Natomiast 1, 9 i 15 będą kończyć na Banach. A 15 już tam kończyło chyba z tego co kojarzę. Nie, 15 też nie kończyło. I one nie będą dojeżdżać dalej. Jeżeli ktoś chce pojechać do placu, do Parku Jedź Aleja Krakowska, zapraszamy do Z9, który będzie kursować od Placu Narutowicza na tej samej linii, co wszystkie tramwaje. I tak, ja tutaj słusznie nie powiedziałem o jednej linii tramwajowej, czyli o 14. Ona ulega zawieszeniu, jak zawsze z okazji wakacji, więc nawet nie ma tutaj większego znaczenia, jeżeli chodzi o to. Dalej mamy zmianę w kursowania też od 29 czerwca do 24 lipca, czyli dosyć długo, tam to było też do połowy wakacji. Nie będzie zamknięty przejazd tramwajowy w rejonie budowy stacji metra przy ratuszu BMW Powstańców Śląskich. No i co tu dużo mówić, no tutaj też są duże zmiany, czyli na przykład z takich największych, no to nic nie będzie jechać na tym odcinku pod ratuszem BMW, co oznacza, iż linie 10 i 26 będą kończyć swoją trasę już na Cmentarzu Polskim. Stamtąd będzie jechać linia Z26 do Nowe Byłowo, na tej samej trasie co tramwaje. I mało tego, linia 23 zostaje przedłużona i będzie jechać teraz do metro Młociny, zamiast skończyć na Nowe Byłowo, jeżeli dobrze rozumiem. Ona chyba tam kończyła, tak mi się przynajmniej wydaje. Także tak to wygląda. Też są tutaj jakieś zawieszenia, chociaż ich nie widzę. Ale głównie jest... nie ma zawieszeń. Głównie chodzi o to, że... linia 11 zostaje zawieszona, jak zawsze z okazji wakacji. No i głównie chodzi o to, żeby Z26 właśnie obsłużyła ten cały ruch. Też są zmiany pewne na pętli Cmentarz Wolski, ale to już są personalne miejsca, gdzie po prostu autobusy będą zatrzymywać się na innych przystankach niż to było wcześniej. Ostatnią taką dużą informacją, która tutaj zmienia się właśnie z okazji wakacji, to mamy całkowitą właśnie zmianę wszystkiego kursowania, no to głównie linie autobusów, na przykład 304, 322 są zawieszone. Autobusów to wam nie będę czytać, dam wam link po prostu w opisie, jest tego co najmniej dużo. No i oczywiście, tak jak mówiłem, linia 13 jest zawieszona, linia 13 trochę się będzie dzić rzadziej. 14 też jest zawieszona, 25 jedzie do Placu Narutowicza. No i dalej oczywiście też się trochę zmieniło. Na przykład między innymi M1 i M2 jeżdżą rzadziej, no bo wakacje. I linia S3 będzie sezonowo uruchomiona, czyli tylko w dni wolne, jako kurs dodatkowy do Radzymina. To trochę się pozmieniało, w sensie sezonowo będzie do Radzymina. I tak to właśnie wygląda. Jeszcze są jedne ciekawostki na temat komunikacji miejskiej aktualnie. I to jest m.in. informacja o tym, iż trzecia linia metra jest już mniej więcej podyktowana, jak będzie wyglądać. O tym będę mieć jeszcze osobny materiał, jak to będzie w całości wyglądać. Tego tutaj jest naprawdę dużo ciekawostek. Powiem wam więcej na temat już w kolejnym materiale, jak już wszystko będzie odpowiednio. Natomiast główną rzeczą od metra to jest to, iż tarcza Anna, Maria w sensie, już dokopała się z Brudna do Konatowicza. Ten pierwszy odcinek został już tam wykopany, to było szybko, dosyć niecały miesiąc. I tarcza Anna na dzień dzisiejszy wykopała 89 metrów, tyle wiemy na stronie metra. Ona na tej samej trasie Brudno-Konatowicza kopie. Natomiast od razu mogę powiedzieć, że tarcze na BMW-ie już zostały włożone, już zostały wsunięte. Niestety nie miałem okazji być tam, no bo dowiedziałem się za późno, byłem wtedy na Brudnie, a na BMW-ie spuszczali je. Ale także teraz niech źle idzie. I teraz ostatnia informacja, czyli czemu nie ma materiałów na kanale? No, jak widzicie, taki jest zupełnie inny materiał. Ja tutaj tylko wam przerzucam filmiki
i materiały z moich timelapsów z Warszawy, a to dlatego, ponieważ mój komputer jest aktualnie w naprawie do piątku, soboty, więc nie jestem w stanie nic faktycznie zmontować. To jest drugi komputer, który, no powiedzmy sobie, 2 GB to nie jest najwięcej. Natomiast normalnie jeszcze jest drugi problem, i to chyba większy raczej. U mnie w domu teraz nie ma prądu, więc ponieważ zalało nam trochę osiedle i nie jestem w stanie nawet nagrywać CT-scanów, z czek żadnych live'ów zrobić, a miało być przecież live z destrukcji. Więc nie jestem w stanie robić ani tego, więc póki co będzie cisza na kanale. Mam nadzieję, że to wam zbyt bardzo nie przeszkadza. No i co dużo mówić, mam nadzieję, że już niedługo wrócimy z pełną seriami warszawskimi i taki skrót newsów będzie się pojawiać co tydzień, prawdopodobnie w piątek. Jeżeli chcecie zobaczyć takie newsy i tego typu rzeczy, napiszcie w komentarzach i klikniecie subskrybuj ten dzwoneczek. Jeśli wam się podobało, zostawcie górę. No nie ma tej łapeczki, nie mogę jej tutaj zrobić, bo nie mam opcji wstawienia efektów dodatkowych w moim markerze. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!